teraz teatrzyk biograficzny BoBoBo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii BoBoBo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixela, to jest Let's Play Ratchet & Clank Size Matters. Wielkość się liczy, whatever, ale i tak wielkość się liczy, pamiętajcie o tym. I tak, ostatnio skończyliśmy na tym, że wyszliśmy z ratchetowego snu. Aha, jeszcze synchronizacja. Dół, góra. Okej. No i co mogę no powiedzieć, no przechodzimy dalej grę. W ogóle jak się nazywa to pamięta? Outpost Omega? Medical Outpost Omega. Czyli dobrze trafiłem. Kurde, fajnie. Fajnie jest tak trafić, więc... Po prostu bardzo się dobrze miał. Swoją drogą, jakie mam już... armory. Praktycznie żadne, okej. To nie jest zbytnio pocieszające, ale dobra. Nie jest to ogólnie zbytnio pocieszające, bardziej to, że mamy tylko... Właśnie tą płomienną zbroję. What? No działa. Okej, dobra. Ale idziemy najpierw do grindlocka, żeby otworzyć przejście sobie. No i tak. Oczywiście go pominiem. Nie, w sumie nie wiem, czy pomijać te grindlocki jakoś, czy nie. Pomijać je jest bardzo łatwo, jeżeli trzeba robić jakieś ujebuje dzikie węże. A jak ich nie ma, to mogę sobie spokojnie to robić. Myk. Pyk. Kurde. Dobra. Więc jedyną bronią, jaką teraz mamy, to nasz Lacerator. No więc niestety mój, że tak to nazwę, system poszedł się chrzanić, bo nie mogę używać innych broni. Więc jak możecie też zauważyć, to jest poziom, w którym musimy odzyskać nasze bronie, żeby stąd uciec kompletnie. I taka mała ciekawostka, jak nie kupicie sobie Conclusion Guna, to on tutaj leży i dostajecie go za darmo. Tada! Conclusion Gun za darmo. Więc to taki mały trik. Znaczy, bo gra jest tak zaprogramowana, że jakieś tam chyba 5 przedmiotów jest tu zaprogramowanych. Po prostu wklepionych w ten poziom. I one będą tu zawsze, więc... Chyba pięć. Więc po prostu jak gra myśli, że... Twórcy myśleli, że już będziecie mieli Conclusion Guna i dlatego... nie dali go... Znaczy, dali go tutaj. A można właśnie tak zrobić, że nie trzeba mieć w ogóle Conclusion Guna i dostaniecie go tak za frajer. Dobra, nic tu nie ma. Na te czerwone pola nie chcemy wchodzić. Bardzo nie chcemy wchodzić, ponieważ one alarm włączają. I to jest bardzo złe, jak się włączy alarm. Bo coś stało. Gra się prawie zawiesiła, ale fajnie. Ale fajnie, gra się zawiesiła. Znaczy nie zawiesiła się, Boże. W sumie zawiesiła się na chwilę. Głupiolka. No i dobra, teraz mamy taką trochę minigierkę, gdzie musimy strzelać klankiem do przeciwników naszych i oni przez to się zamrażają, przez co Ratchet ma więcej czasu na zhakowanie systemu. Bo otworzy nam drzwi, TO. I taki mały trik, jeżeli za jednym z tych robotów jest drugi, a ten jest zamrożony, to robot się zniszczy automatycznie. Co jest bardzo fajnym trikiem, według mnie. I oczywiście też nie możemy pozwolić, żeby Ratchet zginął.
I bodajże na jednego przeciwnika musimy tylko 2 albo 3 razy go machnąć. Raz. 2. 3. Czyli 3. Raczej szybko, 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 szybko. Jest! I przy okazji tak możemy sobie nabić expa na życie. Propo expa. I życie. Aha. Nie, no pięknie. Po prostu no pięknie, no. Okej, ej. Brat powinien zniknąć dokładnie. Teraz sobie mogę przeskoczyć spokojnie. Mamy nasz Acid Bomb Glove. Ugegę przeżywam to mięso. Myk, dziękuję bardzo. Polercia. God damn it. Musiałem oczywiście wlecieć na jedynym. I musiałem oczywiście wlecieć już na strzał, który został dawno wystrzelony. Dobra. Ała. Tą drogą nie wiem, czy to jest. Nie wiem, czy to tylko moje wrażenie, ale mam strasznie mało życia. W sensie moje maksimum życia jest bardzo małe. To żeby się nie okazało, że ja zły plik wziąłem. Ale dobra. Podekspiło się. Podekspiłem sobie życie. I myk. Dziękuję bardzo. Teraz sobie tu pozbieram, bo mogę. Teraz tu, o, ja tu nie mam, co fajnie wiedzieć. Fajnie wiedzieć. No i tu jest nasza reszta amunicji, którą oczywiście musimy wziąć, żeby dalej kontynuować grę. Pick! You have all of your weapons! Yay! Już słyszę, że muszę naprawiać moje słuchawki, bo mam znowu te nauszne. Nieszczęsne. Agentów śmierci podekspimy. Troszkę. No i teraz znowu będą nawalać. W ogóle te kulki jakoś tak dziwnie wyglądają. Nie mam pojęcia czemu. No! Zniszczcie tych lekarzy. O, pięknie. Zaraz tak będę omijał ich strzały. Dał gadżet do tym robić to, co mają robić. Chociaż w sumie to jestem tak strasznie jeszcze wcześnie w grze, tak na dobrą sprawę, bo... Bo. No nie, chyba sobie ktoś za mnie jaja robi. Mhm. Nie. Okej, fajnie. Ja nie mogę tak zlamić. Będę unikał. Easy. Będzie fajnie mówili. O. O, nasza pierwsza broń na maksymalnie zrobiona, ale fajnie. Dziękuję. Kurde, nie spodziewałem się, że to będzie Acid Bomb Glove. Bo nie jestem bardzo nie jestem przyzwyczajony do tej broni. A w sumie to Conquering Gun też pod ekspię. No skoro już go mam. Za darmo. Czy miałbym go troszkę nie używać? Być łatwo. Stanął przy mnie po prostu. Takie YOLO, nie trafi mnie. Dobra. A ja widzę, że moim blasterem będę się musiał też dopomóc trochę. Jeżeli nie możesz tego zrobić
Jeżeli coś nie może zrobić się dobrze, to zrób to sam. No. No i teraz trzeba... O! O, i tu mamy też przy okazji nasz gadżetron. Tak, gadżetron. Bo po prostu od niedawna sobie przypominam raczej Clankers of Destruction, już w sumie się gubię. Gdzie, jak, jakie, co je... Uuu. A tu są fajne rzeczy. Box Breaker kupię. Bolt Grabber sobie kupię. I kupię sobie Beamine Glove. I tyle sobie kupię. Beamine Glove to jest po prostu epicki przedmiot. I więcej wyjaśnień nie muszę mieć. To jest po prostu agenci śmierci, tylko że dużo lepsi. Bo się ciebie słuchają, możesz sam sobie... Możecie sami je sobie przemieszczać. Po prostu mechaniczne pszczoły. Tak to wyjaśnię. Pyk, pyk, pyk. Pamiętam, jak po raz pierwszy grałem w tą grę, to te sekcje tyle razy mnie zabiły, tyle razy mnie już wnerwiły. Że ja chyba na tej planecie się poddałem, ale później wróciłem i przeszedłem jakimś cudem. A teraz to... Jak już przeszedłem tą grę... Dużo razy, nie mogę powiedzieć ile, bo nie wiem. Przestałem liczyć tak chyba po 10. No to już się ma jakąś tam wprawę. Tak samo jak w Sonicach. Gdyż właściwie w Sonicach to bardziej pamięć poziomów mi pomaga niż jakkolwiek grę pamiętać. Na przykład Sonic Unleashed sobie powtarzam w wersję HD i no też jakoś mi tak z łatwością przychodzi ta gra. No nie, podsyczmy tego. Okej. No i teraz to już chyba jest przesądzone, że wygram. O. Ale załatwiam. No i dobra. Jesteśmy tutaj. A użyję sobie Beamine Glove, zobaczymy jak to działa. Pokażę wam jak to działa. Ja już wiem jak to działa. No, na początku jest to tak... No ładnie powiem i powiem po prostu, że do dupy to jest, ale... no. Ale spokojnie, z czasem będzie to lepsze. A po prostu jak będę za... O! I co mówiłem o przemieszczaniu tego? Możemy to po prostu tak jakby kopać. Więc to jest fajne, bardzo fajne nawet powiedzmy. A nie, że nie fajne, bo nie fajne rzeczy są nie fajne. A fajne rzeczy są fajne. O czym ja mówię? Dobra. Chociaż nie wiem, czy w tym playthroughcie to jakoś wiecie. Uda mi się to wyekspić jakoś w Beamine Glove, bo... To nie! Bo strasznie ono jest... no nawet na tych mocnych przeciwnikach się bardzo wolno expi. Możliwe, że jak sobie jakieś upgrade'y dokupię, to będzie lepsze, ale... Nie jestem do końca pewien, czy to pyknie. Czy nie pyknie. A chciałbym, żeby pykło. Wszyscy by chyba chcieli... No i leć tam! Holy. Tak. Pyk. Dziękuję bardzo. Nie, bo na przykład Conclusion Gun po paru przeciwnikach już był w połowie. No sobie Beamine Glove dostajemy dopiero teraz, więc... Ciężsi przeciwnicy dopiero od teraz będą się liczyć, a... Nie tak ogólnie. No i dobra. Co tu jest? What is this place? I believe it is a laboratory of some sort. No
Nobody messes with me like this. We must leave before it is too late. Jak swoją drogą, bardzo mi się nie podoba, że na cutscenki użyli praktycznie tych samych tekstur, co w grze. Może to ma sprawiać ten efekt, że niby gra i cutscenki to praktycznie to samo, ale bardzo mi się nie podoba ten efekt. I tak właśnie zgliczowałem grę, bo nie powinienem tutaj chodzić. Powinienem tu zjeżdżać. What the... no. Ale też tutaj mamy... nie miernik. Po prostu odliczanie mamy. Kiedy ta cała baza wybuchnie. Taka mała ciekawostka, jeżeli zawiedziemy i będzie self-destrukcja, to od ostatniego checkpointa się zrespimy i będziemy mieli znowu maksymalny czas. To jest śmieszne w sumie. Ojeny! Trochę się tu robi ciężko, przyznam. Nie będę obwijał w bawełnę, no, że jest ciężko. Ale spokojnie, dajemy radę. Byle do przodu. Easy. Okej. No i lecimy dalej. Pyk, 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 pyk. Jesteśmy tutaj, czy tu jest coś? Tak, tu jest coś. Bierzemy to. To jest śrubka. Czas się zatrzymał z jakiegoś powodu. Jesteśmy władcami czasu. Doktor Hu i te sprawy. Robimy to, ale szybko wszystko poleciało. O kurde. Emocje jak na zbieraniu grzybów. Moi drodzy. No, nie da się tu jakoś zgliczować. Kurde. Szkoda. A fajnie by się było zgliczować. Znaczy, właściwie to tak, bo... Pamiętacie, jak to się nazywało? Doppelbangera z Decoy Glove z Ratchet & Clank 1 i 2. Dzięki niemu można się było wgliczować do różnych miejsc, do których oczywiście nie powinniście być. Na tym polega wgliczowanie się do czegoś. I mniej więcej do tego tutaj służy Beamine Glove. Tylko tutaj jest to dużo trudniejsze. Zdecydowanie mi powiedział, że glitchowywanie się Decoy Glove'em jest dużo, dużo łatwiejsze. Okej. Okay. Zaraz ich... Bzyk. No, podekspijmy sobie. Na spokojnie, mamy czas. Cholera, ale amunicji już nie. Okej. Okay. Odszczekuję to. Okej, podekspiło nam się życie. I myk. This station is about to explode. We must leave now. Here it is. Luna's last entry. The tests are complete, Emperor Otto. I'm headed to the city with the package now. Excellent. Are you sure the contents are perfect? Quite sure. We created one subject, and it took 26 of our best warriors to destroy it. How are things coming on your project? I planted the fake evidence. Quark's weak mind is so easy to manipulate. I will contact you when the delivery is completed. Luna, out. I have the coordinates. No i boom! Jej, wszyscy zginęli. Ojen. To było bardzo złe. No i to są ruiny po tym medycznym centrum. Jaki tam mamy czas? 19 minut. Dobra. Te ruiny polegają na tym, że możemy znowu wejść w Dream Time. Bez Clanka, rzecz jasna. No dobra, pościgajmy się z tym gościem. Okay, here's the deal. I got these two identical skyboards for us to use, right? We'll race one more time to prove who's the best.
Is that a polarizer attached to your dark matter acceleration module? Whoa, so it is. Man, I never really noticed it before. So what do you think, Runt? You want to give it another go? I'll give you the polarizer if you beat me. Oczywiście, bo polarizer jest nam bardzo potrzebny. Fakt faktem, że używam go tylko na dwóch planetach, ale no dobra. Jest na tej planecie bardzo dobry skrót, który wam może zaoszczędzić sporo, uwierzcie mi, bardzo sporo, nie wiem, przegrywania. Węglicz to jest po prostu... Nie wiem, czy to jest glitch, w każdym razie na pewno twórcy nie przewidzieli, że ktoś odkryje taką drogę. Nie przewidzieli po prostu, że ktoś taki jak ja będzie grał w tą grę. Tak, pozdrawiam twórców. Co z tego, że mnie nie obejrzą, ale pozdrawiam, pozdrawiam. Wiem, że to jest po prostu... Ja to nazywam błędem... checkpointa. W sensie, że checkpoint... Jak podlecicie... Akurat to nie tak samo to działa jak w planszach normalnych. Jak w wyścigach, bo plansze polegają na tym, że jest pewna arena, nie wiem, pewien, nie wiem jak to nazwać, pewne miejsce, gdzie dostajecie checkpointa i wtedy to miejsce, to jest ogólnie takie pole jakby, miejsce, ale dobra. A tutaj jest to tak, że po prostu... no właśnie. A tutaj jest to tak, że możecie dotknąć takiej jakby wielkiej ściany. I wtedy, no jak widzicie, zaoszczędzacie sobie kupę czasu. Więc to jest świetne jak dla mnie. I kompletnie to przez przypadek odkryłem, jak bawiłem się kodem na nieskończoną ilość paliwa. Po prostu, no nagle tu wleciałem, zobaczyłem, że zaliczyło mi, to znaczy można tam wlecieć też, ale nie zbywam to dużo czasu zaoszczędza, jeśli mam być szczery. A takie zabicie się to tylko jakieś pół sekundy może. Więc przy speedrunach to może być dobre. Muszę zobaczyć na speedrunach, czy coś takiego jest używane. Bo jeżeli tak, to... Wiem, że ta gra, że ogólnie gry z Ratchetem i Clankiem to nie są zbytnio popularne do speedrunów. Chyba tylko ta klasyczna trylogia, już najbardziej jedynka. A tak później to już niezbyt. No, wiem, że Nexus i ta na PS4 jest bardzo też popularna do speedrunów, bo jest w niej dużo glitchy. W sensie out of bounds i tak dalej. A no, tak jakoś... Nie wiem. A ta też ma bardzo dużo glitchy, ale nie jest zbytnio dużo osób, które ją speedrunują. A szkoda. Pewnie by się było jakiś nowych, wiecie, umiejętności nabyć. Okej, spadłem. I wygrałem wyścig. It makes magnets change polarity so that they either push or pull when you... Never mind. Thank you, sir. Dobra, dzięki ci stary. Mam twoje gary. Więc teraz pójdźmy, polećmy sobie na Metalix. Tak, wrócimy się na Metalix. Ponieważ tam mieliśmy pewien Metalis. A kurde, zawsze muszę się pomylić z jedną literką. Ja to jestem jednak przegryw. Przegryw życiowy. Dobra, Metalis. Nie jest to konieczne, ale chcę po prostu wrócić tutaj, żeby wam pokazać lokację złotej śrubki. Bo chociaż tak, jednej nie zdobyłem, ale przynajmniej wam pokażę... Pokazałem, gdzie ona jest, jak się do niej dostać. Więc dobra, używamy naszego polarizera tutaj. Swoją drogą bardzo chcę coś zrobić. Hehe. Dobra. I teraz musimy przejść taki... Nie wiem jak to nazwać. Drogę... Nie wiem.
drogę przeszkód do tego, do złotej śrubki. Nie, nie do złotej, to ta nowej śrubki. Przepraszam, kurde, zapomniałem się. To nie jest, że nie ma tutaj złotych, tylko tytanowych i gra to strasznie laguje przez ten ogień. I tak, to jest na aktualnej konsoli, to na konsoli laguje. Na emulatorze prawdopodobnie też laguje. Holy... Ale przynajmniej... Omijanie strzałów to jest łatwiejsze. Znalazłem pozytyw w lagowaniu. Okej, okej, już mamy 60 FPS-ów albo 30. Nie. W sumie to nie jestem pewien. Czy to w 30 czy 60 FPS-ach leci. Mówię, że na przykład mało, bardzo mało gier chodzi na PSP w 30 FPS-ach. Na przykład God of War bodajże. Albo Metal Gear. Albo to będzie God of War, albo Metal Gear chodzą. Jakich Metal Gear? Chodzi w 30 FPS-ach tylko. Nie wiem czemu, nie pytajcie się mnie. Ale wiem, że po prostu jeden chodzi. Tak, o. No i dobra, teraz Hyper Shot. I latymy. Teraz Rafael. Podekspimy do końca. Ten czwarty level. Wow! Hej, tak się nie robi. Dobra. I mam teraz Dual Lacerators. Czyli mamy dwie spluwy. Jej! Będziemy jak Lara Croft. Juhu! W sumie tu jesteśmy, bo już mamy te dwie spluwy. Yeah. I tu jest bardzo dobry sposób na zebranie miliarda, milionów, tysięcy śrubek. Otóż taka mała porada. Jak jesteście na challenge modzie, przejdźcie sobie po Kitaru, żebyście mieli mnożnik raz 12. Wróćcie na tą planetę, skorzystajcie z tego teleportera. A wam pokażę, skąd on jest. Dokładnie stąd. Przepraszam. Zapiszcie grę. Znaczy, rozwalcie te skrzynki, zapiszcie grę, czytajcie tą grę, wróćcie tym teleportem i znowu macie skrzynki, więc możecie mieć miliony, po prostu nieskończoność liczby śrubek. I szczerze powiedziawszy, tak zawsze odblokowywałem Rhino w tej grze. Ale to było na tyle, ludzie, w tym odcinku. Zobaczymy się w następnym, w przyszłym tygodniu. A jutro was zapraszam na Super Mario 64. No i co mogę więcej powiedzieć? No, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć. Pa, pa!